Witam w imieniu firmy Polmarcus. Chciałbym zaprezentować urządzenie firmy Boyens. Jest to urządzenie do natrysku środków smarnych, mas jajowych i ponczów. Urządzenie 4S. Składa się ze zbiornika ze stali nierdzewnej o pojemności 5,7 litra, które zawiera pokrywę z uszczelką oraz zaworem bezpieczeństwa, przewód zasilający sprężone powietrze oraz przewodu z pistoletem do natrysku masy jajowej lub innych środków smarnych. Pistolet jest wyposażony w dyszę nierdzewną, która jest montowana na pistolecie. W celu napełnienia urządzenia środkiem, jaki chcemy użyć, otwieramy pokrywę, wkładamy lejek. Środek, który dzisiaj użyjemy, jest to Baglans. Jest to substytut jajka. Jest to środek, który jest do produktów piekarniczo-cukierniczych. Nadaje połysk oraz brązowy kolor. Jest produktem wegańskim, który można używać zarówno na gorąco, jak i na zimno. Wlewamy środek do urządzenia. Zamykamy pokrywę. Podłączamy urządzenie do powietrza sprężonego. Urządzenie napełniło się ciśnieniem około 6 barów. Dozujemy je metodą natryskową za pomocą pistoletu. W stosunku do zwykłych, tradycyjnych metod nanoszenia jajka lub innych substytutów, oszczędność wynosi w granicach 50%. Nanosimy przy pomocy pistoletu w odległości około 10 cm. Wytwarzająca się mgiełka powoduje duże oszczędzanie środka. Po zakończeniu produkcji bardzo ważną czynnością jest utrzymanie w czystości urządzenia. Jeżeli używamy masy jajowej lub jajka, to jajko się bardzo szybko psuje, więc tutaj trzeba naprawdę zwrócić uwagę na to, żeby to dokładnie umyć. W przypadku środka Baglans jest to środek bezzapachowy. Żeby to wyczyścić, można zrobić dwie rzeczy. Odpiąć urządzenie i pistolet, odbezpieczamy zawór bezpieczeństwa, wypuszczamy resztkę sprężonego powietrza, otwieramy zbiornik. Możemy zbiornik wziąć pod wodę, umyć lub ewentualnie wlać wodę do zbiornika. Zamknąć, podłączamy ponownie sprężone powietrze i pistolet. I w tej chwili przepłukujemy po prostu wodą, która jest w środku, żeby dokładnie umyć wąż, żeby żadne pozostałości, żadnego środka nie pozostały w wężu, jak również w pistolecie. Przepłukujemy również dyszę. Czynność możemy powtórzyć dwukrotnie. Wtedy mamy pewność, że urządzenie jest naprawdę dobrze wyczyszczone i czyste. Mamy dwa produkty. Jeden był nakładany, Baglans był na zimno, a drugi nie był nakładany. Te w tej chwili na gorąco, bo nałożymy Baglans. Mamy dwa produkty. Produkt, który był nabłyszczany na zimno przed wypiekiem i produkt, który był nabłyszczany na gorąco po wypieku. Którą metodę Państwo wybiorą, zależy od Państwa. Jeżeli będą Państwo zainteresowani zakupem któregokolwiek z prezentowanych produktów, to zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz kontaktu z firmą Polmarcus.